Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Michał Duszyński dla Fansportu. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Nie wziąłem mikrofonu, nie wiem co zrobić. Jedna ręka, druga ręka, słuchajcie, ale mamy tutaj, więc wszystko jest ok. Paweł Jóźwiak, moi i Waszym. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Po programie... No grubo było, za grubo dla mnie, może trochę, no. Każdy ma jakiś swój limit, no. Wiesz, dzisiaj jakoś mnie to przerosło. Nie, no ja wszystko rozumiem, ale wiesz, wydaje mi się, że widzowie tego oczekują, w końcu, wiesz, ja obaj z Robertem mamy sowite wynagrodzenie, nie płacą nam za umiejętności sportowe, bo sportowcami nie jesteśmy, płacą nam za show i za emocje, a z racji tego, że to jest nowa odnoga fejmu The Freak, to tutaj trzeba dać z siebie coś więcej, no i musiało pójść troszeczkę ostrzej. No tak, a jak się tobie podobało to show, Pasuta? Nie, no żadne show. No dobrze, że coś wymyśla i tak dalej. Myślałem, że mnie bardziej zaskoczy, że zrobi coś lepszego. Tak naprawdę to ten chłopak się pogubił już całkowicie, no i zażenowany nim jestem i tyle. No ale dobrze, że chociaż były emocje, bo o to w tym wszystkim chodzi. Duża oglądalność widzom chyba się podobała. Podobało. Powiedz mi, jak to wyglądało? A długo ta walka wisiała w powietrzu tak naprawdę. To się w końcu musiało wydarzyć. Prędzej czy później? Dokładnie tak, dokładnie tak. Długo ta walka już wisiała w powietrzu. Tam jest ogromny ładunek emocji. On naprawdę zalazł mi za skórę. I naprawdę cieszę się, że w końcu będę walczył z kimś, kogo naprawdę nie lubię. Jak to wyglądało? Bo na początku wydaje mi się, że te relacje były ok. Było ok, bo trenowaliśmy w jednym klubie w Juniku, dużo gadaliśmy i tak dalej. On trenował u Szyszki, ja trenowałem u Naruszki. Wydało się normalny chłopak, szło z nim porozmawiać i tak dalej. Ale z czasem mu się popierdziło w deklu na każdym polu. No wiesz, to był chłopak, co kiedyś był poważnym youtuberem. Stworzył, chyba to był 2012 rok, tą platformę YouTube'ową Abstrahuję TV, jedna z największych w Polsce i robił naprawdę fajny, śmieszny content. No i gość był popularny i tak dalej. Potem to z jakichś tam względów już ten kanał chyba, nie wiem, stracił popularność, też nie wiem, bo aż tego tak nie śledzę. Wymyślił sobie swój kanał Robert Pasut i nagle, że jak ja się patrzyłem z miesiąca na miesiąc, co on odwala na tych streamach, to ja się za głowę łapałem. Po prostu upadek, gadanie głupot, śmianie się z młodych kobiet, śmianie się z ludzi pogrożonych w depresji, śmianie się z alkoholików. No. Na streamie zjadł przecież kawałek skóry odpięty, no po prostu masakra. Ja myślę, że on dla wyświetleń to jest w stanie zjeść nawet już własne gówno, to kompletnie się pogubił, wiesz, to chciał ze mną walkę, bo on myśli w niego, mimo to jest łatwa walka, mógł je wyzwać jakoś normalnie, no ubliżał mi w taki, kurde, bardzo chamski sposób po swojej wygranej walce na fejmie i od tego to się tak naprawdę zaczęło, potem też przesadził z tym liściem, potem mnie tu gdzieś wodą oblewał i tak dalej, także dawno już nie miałem ochoty komuś zrobić takiej krzywdy, bo tego nie jak jebło. I cieszę się, że jestem underdogiem. On wiadomo jest faworytem, bo jest młodszy, zrobił duże postępy. Pomimo, że go nie lubię jako człowieka, jako freakfightera go szanuję, bo Stasim uważam, że mimo porażki to była jego najlepsza walka w karierze i będzie to dla mnie spore wyzwanie. Ale ja też ciężko trenuję, jestem coraz lepszy, dlatego zrobię wszystko, żeby wygrać ten pojedynek, a wiem, że mnie na to stać. No to ten temat wywołany do tablicy, to żebym nie zapomniał, to teraz o to zapytam. Tazi, rewelacyjna kariera, no błyskawiczna. No zgadza się, to jest odkrycie Prime'u. Prime'u otworzył wrota, zestawił go z Pasutem, który jest bardzo drogim zawodnikiem i trzeba przyznać, że jest dosyć znanym już na rynku i tak dalej. Jakby Tazi pokonał jakiegoś no-name'a, nie tak drugiego i znanego freaka jak Pasut, no to by... Nikt by go nie wziął do tego turnieju, nie wygrałby turnieju, dlatego to był taki pomysł jakiś na to, żeby mu tą karierę otworzyć. I to rzeczywiście Prime stworzył prawdziwą gwiazdę i to w bardzo szybkim czasie. Dobra, wracamy do meritum, walka z Pasutem o tę formułę. Nie czujesz się gotowy na to MMA? Nie, no ja mu powiedziałem od razu jego sztabowi, bo już był temat walki i ta walka... Ja się zgodziłem na MMA w listopadzie. Ja już cały od początku sierpnia zacząłem robić parter. W momencie, gdy zadzwonił do mnie Rafał Pasternak, zaproponował tą walkę teraz, no to ja powiedziałem spoko, mogę się teraz bić, aczkolwiek w formule K1, bo na MMA nie jestem gotowy, bo ja potrzebowałem takiego pełnego okresu przygotowawczego, chociaż te 3 miesiące, żeby porobić, bo wszystkie walki mam w stójce. Do tej łachudry ciosa przygotowałem się miesiąc i jak było widać, to nawet taki cios, który zapaśniczo jest, muszę mu przyznać, że coś tam ogarnia, ale jednak był w stanie mnie przewrócić i przeleżeć, także to nie jest czas jeszcze dla mnie na walkę w MMA, dlatego jest taka formuła i myślę, że to jest dla mnie na plus. Wkurzył cię z tym, że trzeba tę wagę robić? Nie, wiesz, to kurwa rozśmieszył mnie, bo ja tą wagę sobie zrobię z paluszkiem w dupie, ale to wiesz, to kurwa mi było wstyd. Jest ode mnie 13 lat młodszy i każe robić mi wagę gościowi, który bił się z Boxdelem młodszym, nie wiem ile kurde lat, chyba z 23, z Japczanem też 23-24 lata młodszy, jeden był cięższy ode mnie 20 kilo, drugi był cięższy o mnie 16 kilo i ja nikomu nie kazałem żadnej wagi robić, kurwa, to są freak fighty, no ale to...
jak tak bardzo chcę, no to spoko, zrobię te 102 kg i tyle. Myślę, może, że się zmęczę, ale tego rozczaruję, bo ja wiesz, trzymam sobie dietkę i naturalnie zbiję do tych 102 kg. No dobra, czasem jak to się ogląda, to ciężko mi rozróżnić, co jest jajami, a co jest prawdą. Natomiast to jest prawdą, że pół roku temu gdzieś tam odrzuciłeś sobie wspomaganie? Tak, no coś tam wiadomo, nie będę ugrywał świętego, czymś tam się wspomagałem, chociaż odradzam to całej młodzieży wszystkim. Nie bierzcie tego, no ja wiadomo, ja z racji tego, że już mam swoje lata, musiałem się troszeczkę wspomagać pewnymi środkami, tylko i wyłącznie z racji wieku, ale odstawiłem to od marca i teraz jakoś nie wiem, w walkach jest mi lepiej, może troszeczkę dłużej moje ciało po ciężkich treningach się regeneruje, ale jest spoko, także bez tego też można. Dlaczego odstawiłeś? Wiesz co, bo kontrolowałem swoje badania, wyniki i nie wszystkie już wyniki miałem takie, jakbym chciał, pewne rzeczy były niepokojące i musiałem po prostu pewne substancje odstawić. Dobra, chciałem zapytać... Jestem czysty teraz. Chciałem zapytać Ciebie jako zawodnika, ale też wiadomo człowieka, który prezesował... Do zawodnika to mi daleka, freakfightera. No, czyli zawodnika freakfightów. Dobra, no tak. Jak zwał, tak zwał. Lepiej, żeby mnie chcą obrażać zawodników. Wiesz, ale... pamiętaj, że ja dekadę życia poświęciłem dla czystego sportu, a tutaj jestem, bo to jest moja pasja. To jest pasja, zabawa, pasja, no, fajne. Dokładnie. No to jedno, to, że robisz to, to nie wykreśla tego, co robiłeś do tej pory i robisz obok, nie? Dokładnie, to jakby tak. Nie zmienia faktu. Ale chciałem zapytać, jakby biorąc pod uwagę to Twoje doświadczenie z wszystkich dziedzin, o takie rzeczy jak na przykład cloud. Mamy kiedyś, wydawało się, taki świat, gdzie te organizacje potrafią się w miarę dogadywać, a teraz jakaś wojna podjazdowa, cloud z gali rezygnuje. Jak Ty na to patrzysz? Po jakiejś stronie się opowiadasz? Jak to jest? No wiesz, jestem najbardziej związany z Prime, bo tam są moi wspólnicy, którym ja pomagam przy projekcie, także wiadomo, ja jestem po stronie Prime'u. Prime z tego co ja wiem, jest w tej wojnie neutralny, robi swoje, skupia się na sobie, no a wiesz, gdzie dwa rąbią, tam biura lecą. Dzisiaj jest wojna między Cloudem a Fame'em, za chwilę tej wojny może nie być, może być wojna między innymi organizacjami. To jest taki kociołek, gdzie wszystko się miesza i nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy się coś wydarzy, już sam się w tym świecie pogubiłem. Dobra, muszę Cię jeszcze zapytać o jedno, o telefon Natana Marconia, jakiś komentarz? No nie, no wiesz... Telefon był krótki, słuchajcie. Jak na Natana. Natan pewnie w ostatniej chwili się ściął, że jest program. Mówi, o kurwa, dzwonię, bo wyświetlenia tego. I tak na szybko coś tam powiedział, co wiedział, coś tam wspomniał o powodzi, bo wiadomo, że się to teraz dobrze klika i tyle. To nie chcę tego komentować. Paweł Jóźwiak, słuchajcie, moim waszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie. Piąteczka. Hej. Dzięki. Hej.